to nasze spotkania zamieniają się w mini konferencje. Jak widzicie, potrzebny jest mikrofon, sala z nagłośnieniem, wygodna sala do debaty, do rozmowy. Jest nas 50 osób około. I teraz pytanie będę miał w czerwcu. W czerwcu będę miał pytanie. Ale to dopiero w czerwcu. Pomyślcie w międzyczasie. Jeżeli każdy z was zaprosi jeszcze jedną osobę w czerwcu, a ci wszyscy w czerwcu zaproszą jeszcze jedną osobę na wrzesień, to nas będzie 150-200. I wtedy będzie nas stać na salę. I wynajmę ją. I zaproszę najwspanialszych mówców, nie tylko polskich, ze świata, bo już przyjeżdżają do Anpolu. Ale już wyżej tu. Dzisiejsza impreza nasza jest na to dowodem, a to jest siódma. Bardzo ważna energetycznie cyfra. Ja zanim poproszę tutaj panią doktor na słów parę, chciałem wam coś przeczytać. Chciałem wam coś przeczytać, co jest, tutaj poproszę płytę, tą czwórkę, o, czwórkę, tak? Nie, czwórkę. W środku, na samym środku. To jest, moi kochani, pieśń do Matki Ziemi. Pieśń do Matki Ziemi, która została wydana na premierę 1 maja 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Tak, ale ta pieśń do Matki Ziemi ma tytuł Z wyroczni aztecki w Meksyku. Z wyroczni aztecki w Meksyku. Pieśń do Matki Ziemi. Potem mijały lata i pod wpływem podróży i wizyty naszej grupy Sekret Życia na Ślęży napisałem na podstawie tego pieśni do Matki Ziemi ślężańską pieśń do Matki Ziemi. Ale potem, kiedy wróciłem pamięcią do wydarzeń w Gereonie, które miałem osobiście, jak wiecie, 2002 rok, marzec, no powiem wam, równo 17 lat temu, 16 marca 2002 rok, tam, gdzie będziemy dzisiaj zbierać się, aby wejść na dzwon Zygmunta, stał człowiek, który się ze mną wcześniej umówił i zaprosił mnie do kaplicy Gereona. I znacie tą opowieść, wiecie, co się tam działo. 85% wiecie. Dzisiaj jest 17 rocznica. 17 jasnowidzów przybyło tutaj również. Siódme spotkanie. Mijały lata i powstała kolejna rzecz na bazie pieśni do Matki Ziemi. Słowiańska pieśń do Matki Ziemi. Odczytana była w różnych miejscach, ale nie była nigdy odczytana tutaj. Z wielką energią tej grupy. I teraz odczytam ją państwu. Na płycie macie wersję z muzyką, przepiękna muzyka i tak dalej. Bo chcę, żeby to był apel. Nasz wspólny apel płynący z energii tego miasta do narodów świata. Kiedy przybył tutaj również w 2002 roku w czerwcu Joshua Shapiro z kryształową czaszką, na targi i kryształową czaszkę położyliśmy na mandali piąty wymiar, którą znacie, którą również wyrysowałem wcześniej, powiedział piękną rzecz. Widzę w tym mieście, jak dokonuje się coś dla świata ważnego. Oto słowiańska pieśń do Matki Ziemi na motywach czwartej części muzycznych witraży pod tytułem Pieśń do Matki Ziemi. Posłuchajcie ją sercem i chcę, żeby była wyemitowana do wszystkich środowisk polonijnych na świecie. To jest moja wola i wola tego, który by ją dyktował z góry. Stojąc przed Tobą, Matko Ziemio, pochylamy się i prosimy o wysłuchanie naszej pieśni. Matko Ziemio, jesteśmy Twoimi dziećmi. Wysłuchaj naszych modlitw i intencji. Od niepamiętnych lat zasiedlamy tę planetę. Ty jesteś naszym domem i schronieniem. A czy dbamy o Ciebie? Czy Cię szanujemy? Wiemy i wyczuwamy, że doszliśmy do momentu, w którym musimy się zatrzymać. Wiemy, że pogwałciliśmy Twoje prawa i zasady. Lecz będąc Twoimi dziećmi, prosimy, przyjmij naszą pieśń jako prośbę o wybaczenie. Ogłaszamy światu i mieszkańcom tej planety, że możemy Cię uratować, że nie wszystko zostało stracone i zniszczone. My, Słowianie z polskiej ziemi i mieszkańcy całej planety, uwalniając się od wszelkiego cierpienia, karania siebie i potrzeby bycia ofiarą, z wielką determinacją dajemy sobie pełne prawo do zdrowia, harmonii, miłości i wszelkiej obfitości, do piękna, radości,
pokoju i bezpieczeństwa, co czyni nas wolnymi od wszelkich uzależnień i obciążeń. Ideę tę i postanowienie przekazujemy Tobie, Matko Ziemio. Wołamy stąd, z Krakowa, z niezwykłego przestrzeni energii czakra wawelskiego. Wołamy ze szczytów gór, dolin, lasów, miast i wsi o pojednanie i przebudzenie. Zwracamy się do wszystkich ludzi wszelkiej ras i nacji. Zjednoczmy się, by ratować Ciebie, Matko, by ratować nasz dom, Ziemię. Prosimy Wielkiego Ducha i Duchy Natury, by wsparły nas w tym. Nie chcemy być podzieleni na planecie strachu, przemocy i okrucieństwa. Pragniemy czynić czystych oceanów, mórz i rzek. Chcemy ciszy, przestrzeni serca i umysłu. Nie chcemy wycinania lasów, dżungli i puszcz. Mówimy stop zatruwaniu powietrza i atmosfery. Prosimy Cię, Wielki Duchu, daj nam siłę, byśmy wsparli naszą Matkę Ziemię w przywracaniu jej pięknej harmonii. Matko Ziemio, pragniemy opiekować się tą planetą. Pragniemy korzystać z tego, co nam dajesz. Chcemy świata bez wojen, krwi i terroru. Modlimy się i dziękujemy za spokój i bezpieczeństwo dla nas i naszych dzieci. Pragniemy naszą Ziemię bez podzielonego świata, bez jakichkolwiek różnic. Ciężko pracujemy, aby tak było. Stojąc ponad podziałami, modlimy się do Ciebie, Matko, aby następne pokolenia żyły w wolnym świecie, w pięknym świecie, w świecie bez granic, bez wojen, w świecie zjednoczonym, w świecie wolności i prawości, gdzie zielone pola i lasy będą pachniały naturą, gdzie rzeki i jeziora będą w swych korytach wypełnione fauną i florą, gdzie ludzie będą budować mosty, a nie płoty. Wiemy, ile mamy do zrobienia i wiemy, że jako samotna garstka społeczności niewiele możemy. Ale prosząc Wielkiego Ducha, aby przebudził świat i wszystkich mieszkańców tej planety, wspólnie uratujemy Ziemię. Dlatego niechaj nasza pieśń, niesiona w przestrzeni eteru Ziemi i w przestrzeń eteru Ziemi, przebudzi świat i skruszy najtwardsze serca jej mieszkańców. Mocno wierzymy, że tak się stanie. Niech słowiańska pieśń do Matki Ziemi obiegnie glob i napełni miłością wszystkich ludzi tej planety. Niech otworzy im serca i umysły ku pojednaniu i odnowie. Matko Ziemio, oto nasza pieśń, apel i modlitwa. Matko Ziemio, wysłuchaj nas. Dziękujemy za przyjaźń, dziękujemy za pokój, dziękujemy za miłość. My, Słowianie, będąc w intencji miłości i pojednania, niczym Indianie połączonych szczepów obu Ameryk, mnisi i kapłani wszelkich świątyń, kultur i wyznań, a przede wszystkim Ziemianie, gotowi na pokój i miłość na całym błękitnym globie, wołamy głosem zjednoczonych serc i umysłów, wołamy słowami jako apelem współczesnej myśli i miłosierdzia. Pokój Ziemi i ludziom Ziemi. I chwilą ciszy potrwajmy w zadumie. Takie credo jako to, co chcemy wnieść. Poprzez siebie, poprzez to, co tu robimy, a takich grup jest, powiem, już tysiące na globie, którzy chcą poprzez siebie coś zmienić. Bo nie zmienisz niczego na zewnątrz, jeśli nie zmienisz w sobie. Kolejni przybyli ludzie. Tym razem z Warszawy. Jola Witkowska, która też zabierze głos za chwilę. Ale teraz chciałem poprosić naszą panią doktor Agnieszkę o zabranie głosu w temacie, myślę, dla nas bardzo istotnym. Proszę cię bardzo. Ja tylko jeszcze parę słów w kontekście nauki. Jak wiemy, nasza nauka polska i nie tylko polska jest, jakby to powiedzieć, no jest taka, że wiele rzeczy nie dopuszcza, ale nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, szczególnie tutaj jest bardzo dużo fachowców, którzy też widzą, że ta energia na Ziemi się zmienia, bo tak możemy to powiedzieć, może nie do końca naukowo, ale wiemy, o co chodzi. I to, co jest najważniejsze, że wzrasta ta ludzka świadomość. Dużo osób rzuca takie stwierdzenie, walczą siły z dołu z siłami z góry. I to jest tak jak z wodą, która powiedzmy miesza się ta brudna z tą czystą, tak można by to ująć, tak? Że w skrócie mówiąc, najważniejsze jest to, żeby ten pozytyw w pewnym momencie przezwyciężył ten negatyw, można by to tak ująć. I teraz jest taki specyficzny czas, kiedy
mimo wszystko bardzo dużo naukowców zaczyna już oficjalnie wychodzić. Ja teraz mam ten komfort, że mogę być niezależnym badaczem na dzień dzisiejszy, ale też cały czas muszę uważać praktycznie na każde słowo, które mówię. Niemniej bardzo się cieszę, że są tutaj z nami też różni wybitni naukowcy i chociażby tutaj pan mówił bardzo, pan Bogdan Głowacki, o tych badaniach wody. Przecież to jest też czysta nauka. Ja teraz tutaj wzięłam sobie na scenę właśnie kamerton. Drodzy państwo, muzykoterapia chociażby dogłębna komórkowa też właśnie na tym polega. Narzędzie, które jeszcze niedawno było w ukryciu, tak można powiedzieć. Teraz w tym momencie wchodzi oficjalnie do przychodni, do klinik. Ja jestem też muzykoterapeutą właśnie stąd, mogę o tym oficjalnie mówić. I to jest też czysta nauka, fizyka i bardzo dobrze, że się o tym wszystkim mówi, ponieważ cały czas, jak mówimy, pojęcie psychotronika, innego rodzaju pojęcia, używamy, od razu jesteśmy gdzieś tam klasyfikowani. Niektórzy z racji tego, że jesteśmy w kraju katolickim, od razu gdzieś tam nawiązują do czegoś, co jest, no wiemy o co chodzi, tak? Tutaj też już nie będę wchodzić, bo zawsze starałam się być poza religią, poza polityką, bo o to właśnie chodzi, żeby ludzie łączyli się poza podziałami i korzystali z tego, co mamy. I żeby właśnie wszędzie była ta czysta ludzka życzliwość, bo wiemy coś na temat prawa rezonacji, na temat prawa przyciągania, wszyscy szafują tymi pojęciami. Jest również wiele różnego rodzaju od lat prowadzonych badań w różnych jednostkach, jak wszyscy. Ja teraz mówię właściwie same truizmy, bo wszystkie osoby, które tutaj są, mają tą świadomość, że te elementy, które gdzieś tam ktoś kwalifikuje potem nas do przysłowiowego spalenia na stosie, są używane wszędzie, zarówno przez instytucje wojskowe, jak i wiele innych instytucji, ale zawsze była to wiedza dla wybranych. My teraz mamy dostęp do czegoś, co jest bardzo mocno bronione. Czyli właśnie czakram, miejsce niesamowitej mocy, z której tak naprawdę powinni korzystać wszyscy i mogą korzystać wszyscy. I to nie jest kwestia właśnie demonizowania czegoś, bo tak najlepiej wszystko, wracamy do czasów przysłowiowego średniowiecza, które wbrew pozorom też było czasami oświecenia, tak? Zresztą sami państwo wiecie, jak przekłamana jest historia i jak to wszystko w tym momencie wygląda. Dlatego też zachęcam ludzi nauki, żeby pomimo wszystko starali się wychodzić i podawać te wszystkie naukowe, bo w tym momencie mamy niesamowite możliwości właśnie na analizę naukową. Mamy sprzęt, mamy kamery termowizyjne i wiele, wiele innych narzędzi, których nie nazwę, bo nie chcę tu jakiegoś fopa popełnić, ale dzięki którym możemy już zbadać pewne zjawiska, które są niewidzialne przysłowiowym gołym okiem. Także bardzo dziękuję i oddaję głos panie Andrzeju tutaj.